Siemanko, z tej strony 19 Kruszyna 83. Moi drodzy, dzisiaj byłem sobie w kiosku i jakie moje zdziwienie, znalazłem puszeczki. Puszeczki akurat były dwie, wziąłem sobie z Griezmannem i ze Snyderem. Otworzymy sobie może ze Griezmannem, bo puszki fajnie wyglądają, z takim okienkiem przezroczystym, także widać od razu limitkę. Złota puszka Football, z napisem Football 365, Panini oczywiście, Adrenalin XL. Tutaj jeszcze ich tak zwane drugie logo jakby. No, wczoraj widziałem Radiana, że otwierał puszeczkę, fajne karty w niej miał. Ja liczę też, oczywiście puszeczka 44,99, cena się nie zmieniła. No i co, no otworzymy sobie, nie? Czekajcie, wezmę coś do nożyczki. O, jest. Czekaj, może otworzę poza kamerką. Okej, mam. I tak, z limitek zwykłych polujemy na Ronaldo. Oj, kurde. Nie leciała. No, karta nawet na żywo wygląda fajnie, bardzo sztywna. No, no, fajnie, fajnie. Tutaj mamy informacje o zawodniku oraz checklistę pozostałych limitek. Fajnie, no, fajnie wygląda, tylko nie wiem, gdzie będę je wkładał. Tak samo jak doktor Radian, też nie wie. Zobaczcie, jest to limitka 7. Z 11, także fajnie. Postawimy sobie ją tutaj. I pozostałe limitki mamy tak: Roberta Lewandowskiego, to jest moja powtórka. I mamy Karima Benzemę, brakującą limitkę. Tylko zobaczcie, no tutaj leciutko uszkodzony róg. Ale to mam nadzieję, że jeszcze trafię jedną, także będzie. Podmienię sobie ją, także cieszę się z tej limitki. Czekajcie, wyciągnę resztę z tej puchy. Mamy też 10 saszetek. Zamknę. Postawimy sobie tutaj. Mamy też 10 saszetek, które sobie teraz otworzymy i lecimy z pierwszą. I co tutaj mamy? Pardo, Casio, Manuel Neuer, Lucas Moura, mamy key playera Romao, Alexis Romao. Oraz mamy pierwszy herb w tym unboxingu, herb Anderlechtu. Fajnie. Lecimy z drugą saszetką. No cieszę się z tego Benzemę, bo nie mam go. Że fajnie, jest to moja 17 limitka. Gabi. Mkhitaryan. Tak swoją drogą to Panini kurde zeszalało z tymi limitkami. Claudio Bravo. Wczoraj się dowiedziałem, że wypuścili 11 ze Ścieły Bukareszt, także to jest masakra, będzie ciężko do zdobycia. Roberto, Olympiakos, Dziuba, wczoraj strzelił pierwszą swoją bramkę w Lidze Mistrzów. I na koniec mamy eksperta Andresa Iniesta. Fajnie. Kolejna saszetka, trzecia. No ja będę chciał zebrać komplet limitek w tym roku. Będę chciał też zebrać komplet tych limitek, tych bonusowych oraz komplet limitek XXL, także będzie się działo. Musaku, Nacho, Zu, Ting Zu, International Star Schweinsteiger,
FIFA 365, karta numer 1, fajnie, nie mam jej, oraz Defensive Rock Gerard Piqué. Czekajcie, może tutaj sobie trochę zrobimy więcej miejsca na te karty specjalne. Kolejna saszetka, saszetka numer 4. Diego Lopez. Jimenez. Luciano. Robert Lewandowski na karcie bazowej. Choupo-Moting z Schalke. I na koniec karta Goal Machine. Klaas-Jan Huntelaar. Także fajnie. Pierwsza karta z Goal Machine'a dzisiaj. Lecimy z kolejną, z piątą saszetką. Także jesteśmy na półmetku. I tu mamy tak. Ranocchie z Interu. Marina, Boca Juniors. Lemina, Olympique Marsylia. Właśnie co do Lewandowskiego, to kurde, znowu zadziwił. Trzy bramki strzelił tym razem. Gratulacje, Leby. Draxler. Pan z faworyt, Filip Lam. Kojarzę tą kartę, mam ją już na wymianę. Także będzie na wymianę. Pan z faworyt to jest mój dzisiaj pierwszy. Także ok. I mamy One to Watch, Ahmed Musa. One to Watch chyba już był, nie? Nie, też nie było. Ok. Następna saszetka. Szósta. I co tutaj mamy? Para. Rakitic. Handanovic. Aguilar. To jest coś specjalnego. International Star Cahill. Także tutaj sobie ją włożymy. I kolejny herb, drugi już w tym unboxingu. Herb CSKA Moskwa. Fajnie. Lecimy z kolejną saszetką. Siódmą. No i tak. Cirino. Weindelfeller, bramkarz Borussii Dortmund. Mendy, Olympique Marsylia. Juan Fran, Atletico Madrid. James Rodriguez, Real Madrid. James czy James, różnie mówią. O kurde, zobaczcie co my trafimy. Trafiamy top mastera Cristiano Ronaldo. O, mega karta, fajna. Fajna. Nie jest to ikona, co prawda, ale podoba mi się. Fajny traf. Lecimy z kolejną, ósmą. Także powoli kończymy unboxing tej puszeczki. I mamy tak. Indy. Proto. Kondogbia. Cherchi. Nastasić. I na koniec tej saszetki mamy Keyplayera Defur. Keyplayera już był, także tu mamy drugą z tej serii. Lecimy z przedostatnią, dziewiątą saszetką. I co tutaj mamy? Mamy tak, Altin Topaz Galatasaray. Juan Mata, Manchester United. Arroyo, Klub Ameryka. Der Stegen, Barcelona. International Star Martinez z Kolumbii. I na koniec mamy Defensive Rock Rojo. Defensive dzisiaj mieliśmy, czy nie mieliśmy? Mieliśmy. I ostatnia troszeczka, moi drodzy, na ten jest
z tego unboxingu poszeczki. Oj, tu mi się źle otworzyło. Okay. I tu mamy tak, Durm Smiling Destiglio Nytnik Pepe i na koniec mamy One to Watcha Alessandrini z Olympique Marsylia. One to Watch już był. No i tak, moi drodzy, dziękuję wam. Trochę się pospieszyłem oczywiście. Skończyliśmy unboxing puszeczki. Otworzyliśmy 10 saszetek. Mamy takie naręcze kart bazowych, które zaraz oczywiście sobie sprawdzę. Z kart specjalnych trafiliśmy 3 karty International Star. Jest to Martinez, Gary Cahill oraz Bastian Schweinsteiger. Jedną kartę FIFA 365 z numerem 1. Jedną kartę Goal Machine Klaas-Jan Huntelaar. Jednego fansa Filip Lahm. Dwie karty Key Player. Jest to Defour oraz Romao. Dwa herby. Herb CSKA Moskwa oraz herb Anderlechtu. Jednego eksperta Andrzej Iniesta. Wczoraj niestety zszedł z kontuzją. Dwie karty Defensive Rock. Jest to Rojo z Manchester United i Gerard Piqué z Barcelony. Dwie karty One to Watch Alessandrini oraz Musa. I najlepsza karta z tych saszetek, czyli Top Master Ronaldo, Cristiano Ronaldo. I oczywiście dwie karty limitowane. Powtórka, karta Lewandowskiego z numerem 1 i Karim Benzema, którego nie miałem, oczywiście wędruję zaraz do albumu. No i oczywiście tą limitkę dodatkową, tak zwaną bonusową, Antoine Griezmann. Także, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo to motywuje do dalszej, lepszej pracy. No i co, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmiku z puszki ze Snyderem już. Trzymajcie się, hej!